Chciałem wrócić jeszcze do Komisji Weneckiej, genezy jej powstania, zawołania do Polski. Ponieważ nie wszyscy może wiedzą, że Komisja Wenecka nie została pierwsza zaproszona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko 3 tygodnie wcześniej została zaproszona przez 9 organizacji pozarządowych, między innymi Fundację Batorego, Fundację Helsińską, no i tak dalej, no, przeważnie związanych no, z Sorosem. Natomiast 22 grudnia została udzielona tym organizacjom odpowiedź odmowna. Na drugi dzień lub w tym samym dniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało zaproszenie, czyli jakby natychmiast ustosunkowało się do tej odpowiedzi, ponieważ organizacje nie były uprawnione według prawa europejskiego do występowania o to. I dlaczego wracam do tego? Ponieważ wiemy, że no, na arenie tutaj europejskiej, międzynarodowej, Polska jest w tej chwili jakby postrzegana, no, przykładowy pokaz, jak należy tresować państwa w Europie, można tak w skrócie powiedzieć. Czy zasadne jest teraz postawienie pytania, no, może z takiej historii spiskowej, czy PiS w jakiś sposób uczestniczy w tym, no, jakby poniewieraniu, wystosując to zaproszenie, czy można powiedzieć, że jest to dalszy ciąg groźby Isaaca chyba Singera, który mówił o poniewieraniu Polski na arenie międzynarodowej. No i to też wiąże się z tą doktryną Bismarcka, czy polityką Niemiec, ponieważ, no jak pan redaktor powiedział, że są zainteresowani powstaniem armii europejskiej. To też przemknęło jak mgławica. Pan prezes Kaczyński miesiąc czy pół roku temu, już nie pamiętam, też wystosował taki apel, nie apel, tylko w jakiejś wypowiedzi, że jest konieczność powołania armii europejskiej. Wielokrotnie. No, czy jest zasadne tutaj jakieś powiązanie, czy to daleko idąca taka jakby interpretacja? Proszę pana, wydaje mi się, ja jestem też zwolennikiem teorii spiskowych, ale wydaje mi się tylko, że pańskie sugestie są zbyt daleko idące. Bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość robi te rzeczy bez swojej wiedzy i zgody. Znaczy nieświadomie. To nie jest dobrze, ale no, uprzejmie zakładam, że tak jest. Rzeczywiście zaproszenie Komisji Weneckiej przez pana ministra Waszczykowskiego było dla mnie niepojęte. On tego wcale nie musiał robić. I zrobił to. Zrobił to zupełnie, znaczy tak jakby sobie strzelił w stopę. Co więcej, pan minister Waszczykowski robi i różne inne, gorsze rzeczy jeszcze. Znaczy gorsze może nie, ale też dziwne. Niedawno pojechał do Kijowa i tam oświadczył, że będziemy poszukiwali prawdy w sprawie tragedii wołyńskiej i nie wykluczył nawet, że znajdziemy prawdziwego sprawcę. Państwo się śmieją, ale ta deklaracja pana ministra Waszczykowskiego nastąpiła zaledwie w 1,5 tygodnia po uchwale podjętej przez polski parlament, który nie miał wątpliwości co do tego, jak prawda wygląda i kto tutaj jest odpowiedzialny za to. Więc deklaracja pana ministra Waszczykowskiego była zdezawuowaniem polskiego Sejmu w obcej stolicy, w stolicy obcego państwa. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że pan prezes Kaczyński powinien się zastanowić nad dalszym pozostawaniem pana ministra Waszczykowskiego w rządzie. Bo jak słusznie zauważył ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, od tego, że pan minister Waszczykowski zapuścił sobie brodę, to rozumu mu nie przybyło. Proszę bardzo. Ja chciałam zadać pytanie, takie bardzo ważne. No, jest. No chciałam właśnie powiedzieć, że jestem bardzo zaniepokojona tą całą sytuacją w Polsce, bo jesteśmy bardzo podzieleni. A pan nam tu przedstawił taką przyszłość, no po prostu trochę czarny barwa, więc jeżeli my będziemy nas podzieleni, to po prostu jesteśmy zgubieni jako naród. Czy pan miałby jakiś pomysł na to, jak my mamy się pogodzić, czy na przykład jeżeli tą katastrofę smoleńską tam rozkminią i będzie prawda widziana, czy to będzie jakiś pretekst, czy
jakaś dobra propozycja do naszej złodziei narodowej? Proszę pani, myślę, że jest jeszcze gorzej niż pani myśli. Tak, tak, bo pani uważa, że ten antagonizm, który pani tak... Tak, tak, nie, to nie jest naiwne pytanie, bardzo dobre, tylko wydaje mi się, że pani mimo wszystko jest optymistką. Państwo wiecie, jaka jest różnica między optymistą a pesymistą. Pesymista powiada, już gorzej być nie może, a optymista mówi, może. Także pani jest optymistką. Powiem tak, bo pani uważa, że ta wojna polityczna to jest rezultat jakichś przyczyn incydentalnych. Jeżeli te przyczyny usuniemy albo pozbawimy ciężaru gatunkowego, to właściwie znowu wszystko się zakończy wesołym oberkiem. Otóż wydaje mi się, że jest gorzej niż pani myśli. Moim zdaniem nie istnieje już jednolity naród polski. Nie istnieje już jednolity naród polski, bo żeby mówić o jednolitym narodzie, to musi być powszechnie akceptowany jakiś przynajmniej jeden ideał. Już tak nie jest. Już tak nie jest. Dlaczego? Otóż dlatego, że historyczny naród polski, taki jaki tam się ukształtował historycznie, od 1944 roku został zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która tylko dlatego jest polskojęzyczna, że nie zna żadnych języków obcych i mówi językiem polskim, ale poza tym nie ma już nic wspólnego. To jest wspólnota rozbójnicza, która gotowa jest wysługiwać się każdemu, kto jej obieca możliwość dalszego pasożytowania na historycznym narodzie polskim. I ta wspólnota rozbójnicza już raz wystąpiła zbrojnie przeciwko niepodległościowym aspiracjom tego historycznego narodu polskiego. Mówię o stanie wojennym w 1981 roku. I gotowa jest na powtórkę w każdej chwili. I tu żadne takie umizgi niczego nie zmienią. Żadne te umizgi niczego nie zmienią. To jest oczywiście sytuacja bardzo poważna, żeby nie powiedzieć tragiczna. No ale bywają takie sytuacje. Proszę bardzo. Dobiegają końca letnie kanikuły. Nie widzieliśmy się przez parę tygodni. W związku z tym mam taką rozterkę, czy najpierw zaczynać od bliskiej zagranicy, czy skoncentrować się na naszym nieszczęśliwym kraju. Ale ponieważ w naszym nieszczęśliwym kraju nie dzieje się tak specjalnie nic nowego, to zacznę może od bliskiej zagranicy, to znaczy od sytuacji na Ukrainie. Przypomina ona troszeczkę taką bajkę o pastuszku, któremu nie chciało się w nocy samemu pilnować stada, w związku z czym okrzykami wilki, wilki alarmował całą wieś, no i wieś już wybudzona ze snu pilnowała razem z pastuszkiem stada aż do świtu. No i to mu się bardzo spodobało, więc coraz częściej te alarmy pszczynał. Wreszcie wieśniacy się zorientowali, że te alarmy są fałszywe. No i przestali w ogóle na nie reagować. I kiedy wilki naprawdę napadły na stado, pastuszek wykrzykiwał wilki, wilki, ale nikt nawet nie kiwnął palcem. Przypomniała mi się ta bajka o pastuszku, dlatego że właśnie dzisiaj premier ukraiński, pan Arszenik Jaceniuk, zaalarmował cały świat,
informacją, że oto rosyjskie wojsko wkroczyło na Ukrainę. Tak jakby to było nic, jakby to było coś nadzwyczajnego. Przecież od 6 miesięcy słyszymy, że codziennie wojsko rosyjskie wkracza na Ukrainę i zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, że wkracza. W związku z tym, jeśli teraz naprawdę wkroczyło, a być może, że tym razem pan Arszenik na mnie koloryzuje, no to oczywiście reakcją jest ogromne niedowierzanie, czy to aby na pewno prawda. Co może wpływać na to niedowierzanie? No to, że najwyraźniej ofensywa niezwyciężonej armii ukraińskiej chyba się załamała. No i czy separatyści, czy rosyjskie wojsko, no bo to nie wiadomo, co tam się właściwie dzieje, przeszło do kontrnatarcia i widać wyraźnie po sukcesach tego kontrnatarcia, jakie są zamiary zimnego rosyjskiego czekisty Putina. Najwyraźniej postanowił on wykorzystać sprzyjający moment, kiedy prezydent Obama, zwłaszcza po tajnym spotkaniu amerykańsko-rosyjskim w Finlandii, najwyraźniej nie ma już głowy do tej całej Ukrainy, bo jest zaabsorbowany takimi na razie bezskutecznymi próbami wypchnięcia do butelki z powrotem dżina, który się z tej butelki uwolnił, a którego prezydent Obama nieopatrznie wyhodował na Bliskim Wschodzie. Mam na myśli oczywiście kalifat, który rozszerza swoje panowanie nie tylko na północnym Iraku i Syrii, ale sięga po wpływami swoimi również do Libii. W każdym razie do wszystkich tych krajów, w których po kolorowych, tych jaśminowych rewolucjach wytworzył się stan permanentnego chaosu. Przypomina to pustynną burzę, jaka przeszła, jaka wyłoniła się na Bliskim Wschodzie w VII i VIII wieku. Przypomnę, że ówczesny kalifat, jaki został założony przez następców Mahometa, w ogóle kalif, słowo kalif oznacza następcę konkretnie proroka Mahometa. Ten kalifat rozciągnął swoje panowanie w przeciągu niecałych 150 lat od Półwyspu Iberyjskiego poprzez północną Afrykę, Syrię, Mezopotamię i Turkestan aż po granicę Indii. Więc to na razie jesteśmy świadkami skromnych początków, ale podobnie jak i wtedy, to znaczy w VII i VIII wieku, postępy wojsk kalifatu poprzedza groza. Otóż rzeczywiście w odróżnieniu od znanych nam form ta wydaje się najdziksza, bo każdą próbę oporu na podobieństwo armii Chingis-Hana karze śmiercią, a nawet wszelkie próby niepłacenia podatków karze śmiercią. Mówiąc nawiasem, no i tu podkreślają wszyscy obserwatorzy, że dzięki temu armia kalifatu dysponuje sporymi sumami pieniędzy. To nawiasem mówiąc podważa wszystkie pseudonaukowe teoryjki, jakoby surowość kary nie miała wpływu na postępowanie ludzkie. Otóż widzimy na przykładzie kalifatu, że ma wpływ. Ale nie o tym chciałem mówić, proszę Państwa. Otóż w dniu, w którym premier Arszenik Jaceniuk zaalarmował świat o wkroczeniu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, separatyści zajęli Nowoazowsk i widać wyraźnie, że posuwają się wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego w kierunku Perekopu, to znaczy widać wyraźnie, że intencją tej ofensywy jest wyrąbanie korytarza do Krymu. W ten sposób zimny rosyjski czekista Putin chce trwale związać Krym terytorialnie z Rosją, a przy okazji, co wyszło na jaw podczas spotkania w Mińsku, no ten plan prezydenta Poroszenki został zaopatrzony w korektę taką, że ma być zawieszenie broni na Ukrainie, to znaczy, że separatyści dotychczas traktowani przez Kijów jako terroryści zmieniliby status swój prawny, stając się wysoką, układającą się stroną. No i w ten oto sposób Ukraina stałaby się rodzajem federacji, o czym zresztą wspominała nasza złota pani z Berlina.
rodzajem federacji, w której wschodnie uprzemysłowione okręgi miałyby sporą autonomię. Gwarantem tej autonomii byłby oczywiście Kreml, co dawałoby mu, podobnie jak w XVIII wieku Katarzynie II, która w Polsce protegowała dysydentów, możliwość nieustannej ingerencji w sprawy ukraińskie pod pretekstem naruszania autonomii czy ograniczania autonomii itd., itd. A władze tych okręgów autonomicznych miałyby świadomość, że jedynym gwarantem tej autonomii jest właśnie Kreml i w ten sposób Kreml miałby kontrolę nad uprzemysłowionymi regionami Ukrainy, no i miałby wyrąbany korytarz do Krymu. Niestety nasze niezależne media głównego nurtu po staremu tylko potrafią wymyślać zimnemu rosyjskiemu czekiście Putinowi, no i ubolewać, że Polska została wyślizgana. No po co Polskę zapraszać, po co zapraszać naszego Pinokia w miejsca, gdzie namawiają się starsi i mądrzejsi, kiedy nasi dygnitarze powtarzają swoimi słowami to, co im poda do wierzenia Służba Bezpieki Ukrainy. Wystarczy, że przyjedzie do Berlina czy do Mińska ukraiński minister spraw zagranicznych, on też potrafi powtórzyć to, co mu Służba Bezpieki Ukrainy powtórzyć kazała, więc pan minister Sikorski jest tam potrzebny jak psu piąta noga. Proszę Państwa, zrobiliśmy takie międzynarodowe tour d'horizon, w związku z tym możemy znowu obrócić oczy na nasz nieszczęśliwy kraj, w którym kończą się parlamentarne kanikuły, właśnie się skończyły parlamentarne kanikuły. Pan wicepremier Piechociński przed rozpoczęciem parlamentarnych kanikuł buńczucznie zapowiadał, że usłyszymy po ich zakończeniu informacje o aferze podsłuchowej, no ale niczego takiego w ogóle nie usłyszeliśmy. Między innymi dlatego, że niezależna prokuratura po prostu przedłuża śledztwo i przedłuża, bo nie wie, co ma w końcu wyśledzić. No i w związku z tym bardziej, że pojawiają się nowe wątki. A to okazało się, że podsłuchana została rozmowa pana premiera Tuska z najbogatszym człowiekiem w Polsce, panem Janem Kulczykiem. Ta rozmowa może być dobrym kulczykiem do naszej młodej demokracji. A tu jeszcze w dodatku podobno jacyś złośliwcy podsłuchali rozmowę pana premiera Tuska z synem marnotrawnym. No to już w ogóle nie wiadomo, do czego to wszystko doprowadzi. Znowu w prasie, znaczy niezależne media głównego nurtu, przedrukowują doniesienia z cudzoziemskich gazet, że pan premier Tusk ma duże szanse na objęcie stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. No widać wyraźnie, że sytuacja jest w stanie zawieszenia. W związku z tym, zamiast informacji o aferze podsłuchowej, nasi umiłowani przywódcy, a my za nimi, zostaliśmy zmuszeni do wysłuchania przymilnego ćwierkania pana premiera Tuska, który naobiecywał złote góry emerytom i wielodzietnym rodzinom. Emerytom obiecał 36 zł dopłaty, a wielodzietnym rodzinom, no już dosłownie złote góry, bo w postaci ulg podatkowych do 4000 zł, żeby tylko takie podatki wysokie te rodziny mogły zapłacić, żeby miały z czego, no to daj im Boże. Oczywiście nie ma co się tym przejmować, bo Państwo wiecie, jeszcze za komuny wiadomo, że jak partia mówi, że da, to mówi, prawda? A zwłaszcza premier Tusk, jak mówi, że da, no to już tylko głupiec i kanalia może mu wierzyć. A wprawdzie no, jest trochę takich ludzi w naszym nieszczęśliwym kraju, ale zdaje się, że i oni tę wiarę tracą, na co wskazywałyby pogarszające się notowania Platformy Obywatelskiej. W tej sytuacji warto zwrócić uwagę, no muszę z satysfakcją tutaj to podkreślić, że moja ulubiona teoria spiskowa została właśnie oficjalnie potwierdzona przez raport Najwyższej Izby Kontroli.
Raport Najwyższej Izby Kontroli poświęcony służbom specjalnym jest wprawdzie tajny, ale najważniejsza konkluzja do opinii publicznej się przedostała, a brzmi ona następująco. Służb specjalnych w Polsce nie kontroluje nikt. No, ta opinia pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego wydaje mi się trochę przesadzona, bo jest to pewien skrót myślowy. Służb specjalnych w Polsce, znaczy tych bezpieczniackich watach, nie kontroluje żaden konstytucyjny organ naszego państwa pozostałego. Natomiast to, że nikt nie kontroluje, to jest gruba przesada, bo jestem pewien, że nasza złota pani z Berlina doskonale kontroluje watachy zgrupowane w stronnictwie pruskim, podobnie jak zimny rosyjski czekista Putin sprawnie kontroluje watachy zgrupowane w stronnictwie ruskim.